Szanowni Państwo, jedyny mój komunikat to jest przypomnienie 14 stycznia, godzina 19, szkoła podstawowa numer 31, spotkanie, które organizujemy z KIT-em dla mieszkańców. Bardzo proszę, szczególnie radnych Bogusia Krzyżywieckiego, żeby na każdym kroku mieszkańców zapraszać. Myśmy w kumie wylali piątkę. Zadbajcie o to, żeby te wiadomości doszły. Przepraszam, pani dyrektor mi przypomniała jeszcze dwie rzeczy. Bardzo ważne rzeczy. Pierwsza bardzo ważna, proszę Państwa. 19. Bardzo ważna rzecz. Ja bardzo Państwa proszę, chcę jeszcze bardzo coś powiedzieć, zresztą też dotyczy to wszystkich mieszkańców. Proszę Państwa, jak wiecie, w budżecie miasta znalazł się budżet partycypacyjny na 2014 rok. Jesteśmy zobowiązani do końca stycznia podjąć uchwałę o tym, czy przyłączamy się do budżetu partycypacyjnego. 1,5 miliona złotych na wszystkie dzielnice będzie przeznaczone i podzielone pomiędzy te dzielnice, które się przyłączą. I uwaga, do 31 marca mieszkańcy będą musieli składać wnioski z 10 podpisami. Tym razem będą to mieszkańcy składać, którzy mają prawo głosowania w wyborach do rad dzielnic, w ogóle wyborach samorządowych, czyli nie są to już pracownicy pracujący na terenie dzielnicy itd. itd. W terminie do 30 kwietnia jednostki realizujące będą musiały nam przedstawić opinię formalno-prawną i w terminie do 31 maja zarząd dzielnicy przeprowadza wśród stałych mieszkańców dzielnicy głosowanie preferencyjne. Osobiście piszę w tym momencie regulamin do drugiego programu budżetu partycypacyjnego ogólnomiejskiego, który również będzie i w budżecie miasta jest 3 miliony złotych przeznaczone na cały Kraków, czyli tu będzie troszeczkę inna praca, inne nasze zaangażowanie, ale kwota też dużo większa dla mieszkańców. Także przypominam tylko wszystkim radnym, którzy do tej pory brali albo nie brali w pilotażu udziału, a chcą wziąć teraz i pomóc swoim mieszkańcom w okręgach, bo tu już żadnych ograniczeń, ja myślę, nie będziemy stosować, że radni nie mogą pomagać. Jak najbardziej będą pomagać swoim mieszkańcom w tworzeniu projektów i w robieniu, nazwijmy to, kampanii przedwyborczej. I myślę, że zaangażowanie powinno być jak największe. I drugi temat, taki króciutki. Pani Henryka Bujas-Spyra dziękuję Radzie za inicjatywy, a to tak naprawdę inicjatywa Marcina, za oznaczenie znaków informacyjnych o miejscu pamięci narodowej w pobliżu cmentarza wojennego Gliwnik. To tyle z takich rzeczy i już komunikaty, proszę Państwa radnych. Chciałem Państwu powiedzieć tylko, iż dzięki poprawce tutaj jednego z radnych, pana Tomarowicza, będziemy mieli zrobiony chodnik z budżetu miasta między ulicą Mlasko tu, a Senatorską, a Kasztelańską. Nie będziemy na to musieli po prostu z naszych środków wydawać pieniążki, a mam nadzieję, że będzie to zrobione z budżetu miasta. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś? Proszę bardzo. No dobrze, że jesteśmy drogim radnym. Wszystkiego nam i miejmy nadzieję dobrych decyzji urzędników w razie z tego sobie życzę. Szanowni Państwo, to już nie jest, komunikat, ale właśnie tym, że myślę, zakończymy. No cóż, no miłej zabawy, szampańskiej i szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Życzę, tyle razy, że myślę, że nie trzeba ich rozwijać, każdy indywidualnie wie, czego sobie życzy. Dla mieszkańców wszystkiego najlepszego. Oby Państwa nie zawodzili, że tak powiem, w przyszłości i reprezentowali Państwa tak, jak to oczekujecie. My życzymy mieszkańcom. My też sobie tego życzymy. Szanowni Państwo, zamykam plany dzisiejszej obrady.